Jaki fajny, ej, fajny kolor tego środka, no nie? Nie jest taki jasny, więc nie będzie się szybko brudził. Ale patrzcie, kurde, to włączanie świateł typowo, typowo niemieckie, typowo volkswagenowskie. I chyba nawet w BMW w niektórych modelach jest takie samo, no nie? A jest, kurde, ciekawe. Wiesz, takie pokrętło. A, od razu mi się Passat przypomina. Jak na to patrzę. Ale on nowy nie jest. To jest, słuchajcie, 10. rocznik. Mi się bardzo podobają te nowe Porsche'y ze względu na te LEDy poprowadzone przez cały tył. Te światła tylne, mega fajnie to wygląda. No i Porsche'aki też są dosyć dobre w Forza Horizon 5. Dosyć dobre są. Była limitowana do 250 sztuk ta Porsche'a. O proszę, nie wiedziałem o tym. Wnętrze jest kozackie. Takie, nie wiem, czekoladowe? Nie, coś jak czekolada. Albo jak... No dobra, niech będzie, że czekolada. Pomyślałem oczywiście niepoprawny politycznie. Zaraz będę jeść zupkę chińską. O, ziomek, to się dobrze składa, bo ja dzisiaj poluję na chiński samochód nowy. Czasami tak właśnie dostaję od widzów jakąś taką fotkę. Na przykład zrobi fotkę tak, no nie? I Lucek, oceń. No ja mówię, no... No fajnie, no! Myślę, że do klasy A można by było go sobie jakoś ulepszyć. Zderzaków fajnych tu chyba nie będzie, co? Uuu, ale super! Nie mamy tego paskudnego tylnego spoilera. Możemy sobie dodać taką maluteńką lotkę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Widzicie? Jest dobrze. I to z przodu też możemy dodać. Chociaż nie wiem, w klasie A to chyba nie ma co takiego dodatkowego spoilerowania, no nie? I zobaczmy. Słapa robić? A właśnie, bo tam można by było sprawdzić też słapy. Ty to masz łeb jak sklep, zobaczmy. Na drift go? Wiesz co, mi się ciężko driftuje samochodami z silnikiem gdzieś tam z tyłu. Dzięki, Krecik, za gifta. Proszę bardzo, chyba nie to kliknąłeś, nie? Krecik rudy subuje. Dopiero teraz zasubował. Już was dodaję. I oponki. Dobra, dajmy może jakieś lżejsze felgi, o ile są. Mamy, możemy 6 kg mniej. Robi na maksa go robimy. W klasie S1 jest na razie, także... No bez szału, bez szału. Ale jeszcze nie ulepszaliśmy mocy, nie? Także tu jeszcze coś się da zrobić. Ja prawie nie mam kasy! Spłukałem się. Dobra, i teraz... No, tu widzę, że 400 km na godzinę, nie więcej będzie. Zobaczcie. Nie będzie nawet 400 km na godzinę. Bez szału, bez szału. Dawaj go na glebę. Mówicie, że nie da się zrobić samochodu na super prędkość. Spróbujmy teraz. Obniżony. O kurde, co mu jest? Ty. Coś się dziwnego dzieje z tym autem. Znaczy, spodziewałem się tego, no bo obniżyłem go do maksa i dałem mu miękkie zawieszenie, no nie? Polski Dream. Czy mogę zagrać z tą? Pewnie, że tak. Czekaj, już cię dodaję. Buja się jak łódka. Ja myślę, że da się go zrobić na koło. Tylko dajmy trochę wyżej zawieszenie z tyłu i zróbmy tak, zobaczymy. Będziemy kombinować, zobaczymy, co się stanie. Jeździ dziwnie. Już teraz, nie? Dobra, chodźmy na autostradę, albo może pójdźmy sobie tutaj. Tu będziemy mieli dużo miejsca na wheelie, ewentualne. A nie wiem, czy on da radę w ogóle. O, shit! Ej, on z miejsca, patrz! Mamy kolejne auto na wheelie! What? Ale długo na tym wheelie nie postoi, jakby... Dobra, wydłużymy mu biegi. Co jest? Porszawa? Długo nie postoi, bo on ma tą... Jak fajnie poskakuje, no nie? Długo nie postoi na tym tylnym kole, dlatego że on ma długą dupę. Ja pierdzielę! Ale to dziwnie wygląda takiego sportowego auta, no nie?
Docisk z przodu zmniejszyć? Chyba zmniejszony jest. Jest zmniejszony do maksa. Moglibyśmy nawet wywalić to, ale tak jest chyba dobrze. Dobra, dyferencjał zablokujemy i... Dobra, z tyłu już zwiększyłem zawieszenie do maksa. Moglibyśmy jeszcze trochę utwardzić. I zobaczymy teraz, co nam to da. Nie ma znaczenia, kurde. Staje z każdym razem. Kontrolę trakcji nie trzeba, ziomber, zobacz. Czekaj, spróbuję cię zjeść. Co jest? Przejechałem przez niego! O Boże, co to było? U mnie to wyglądało zajebiście. Musimy spróbować... Fajnie! Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Krasza dostałeś żelek. O, myślałem, że nie podoba ci się zabawa z tym porszakiem. O, to jest ciulowe, nie? Że na PC-cie kraszuje się gra. Na konsoli mi się w sumie też kilka razy skraszowała. Na konsoli! To jest niespotykane. Setu, save. Zapisuję. Forza. Teraz mam udostępnię. 1P Club. Wpiszę, o. 1P. Jest tutaj, patrzcie, nie ma Willy. Drag, dam na drag, o. Handling. I udostępnię wam kod, bo nie zawsze da się wyszukać, no nie? Tutaj macie koda. 169, 28, 15, 16. Tak to wygląda. Ile to ma koni tak w ogóle? Ty co? Patrzcie. Symulacja nie pokazuje, jaka jest prędkość maksymalna. 1100 koni... 1110 koni mechanicznych ma ten samochód. To nie jest mało. I Newta też ma dużo. On ma po prostu charakterystykę taką dziwną, no nie? Czekaj, bo coś tam pokazywała statystyka, że jest problem z prędkością maksymalną. Dlaczego? Co się dzieje? Aha, że czasami tak jest. Ja to sprawdzę. Myślę, że prędkość maksymalna to będzie gdzieś w okolicach... nie wiem, 360 km na godzinę. Coś się buja dziwnie, nie? Ale brzmi fajnie z tym zeswapowanym silnikiem. Lecimy. No, 370, 80. Tak, jak biegi zmienia, to się buja jak na offroadach. No jest takie miękkie zawieszenie. 80. 84. O! Ty cztery paki wyciśnie? Nie. 92? No dobra, cztery paki chyba by poszedł, no nie? Jakbyśmy jechali w drugą stronę z górki. Ale naszym celem było tutaj, żebyśmy, wiesz... O! Naszym celem było go postawić na koło. No fajne auto, bierzcie jak swoje, sprawdzajcie, testujcie.